sposób na poprawy przy infekcjach różnych. Dowiedziałem się tego od ówczesnej klientki na świecy. Pani była zielarką. Osoba starsza z pokolenia moich rodziców, może trochę jeszcze starsza, i opowiadała historię ze swojego dzieciństwa, jak tam u nich na wsi, to może nawet z przekazów jej babci było, że na wsi jak dawniej leczono, jak był ktoś ciężko chory na coś, albo w ogóle w cudzysłowie nieuleczalnie chory, tamtejsi znachorzy polecali kroić cebulę świeżą, surową w plasterki i gdzieś trzymać obok siebie. W ciągu dnia, obok miejsca, gdzie siedzimy, na przykład w obecnym czasie przy komputerze, czy tam przy jakimś wideo oglądaniu, i mieć to gdzieś tak w zasięgu, żeby ten aromat, no, żeby to wdychać. Mnie właśnie najczęściej wystarcza na raz pół takiej średniej cebuli albo większej. Drugą połówkę kładę na talerzyk szczelnie, wkładam do lodówki na następny raz. No i to przez pół dnia na przykład mam ze sobą gdzieś tam, jak jestem w pokoju, albo też obok, na noc sobie biorę. Gdzieś tak, żeby mieć blisko poduszki, kładę w zasięgu tego powietrza, które się wdycha, żeby też przez całą noc ten aromat wdychać w płuca. No i tu na przykład, tak jak u mnie przy komputerze, mam klawiaturę, patrzę sobie na monitory, trackball, no i talerzyk z cebulą. Wystarczy w takiej odległości, jak jest, przez kilka godzin, jak sobie siedzimy, coś oglądamy, coś robimy, no to bardzo dobrze działa. A tu, gdzie śpimy, obok poduszki, tam, gdzie mamy głowę, o, obok sobie ten talerzyk tak stawiam i przez całą noc talerzyk jest w zasięgu tu blisko głowy i całe powietrze, które wdycham, też zawiera te składniki z cebuli przez całą noc, jak się śpi.